dostęp do mikrofonu, żeby mnie usłyszeć. Kolejna cwaniara, która chce to zrobić. No bo patrzysz, jak śpię. No tego to się chyba nikt z was nie spodziewał. Mianowicie, moi drodzy, wbiliście 10 tysięcy łapeczek pod ostatnim odcinkiem z mojego gadającego Toma strasznej aplikacji na telefony. Chociaż ja nagrywam na komputerze, ale to nieważne. W każdym razie dzisiaj zrobimy My Talking Angela, bo obiecałem, że jak będzie 10 tysięcy łapeczek pod tamtym filmem, a już jest chyba 11 czy 12 tysięcy, to nagram My Talking Angela. Więc wybieramy od razu rocznik. I rocznikiem, który nas będzie interesował w tym roku dzisiaj, będzie 2021. Czyli będziemy dzieckiem, które tak naprawdę dopiero dostało telefon do ręki. No i od razu może pykać sobie. No i podjeżdżamy wózeczkiem. Czy to było tata? Tata czy bajbaj? Nie jestem twoim ojcem i mam coś wokół. Zaczekaj. Chyba jednak tata. Okej, czyli możemy kliknąć okej! Pet me please, petnij ją. Przetnij czy petnij? Aha, trzeba pogłaskać. Nie walimy po uszach pani kocurowej, tylko jestem głodna. Czy możemy pójść do kuchni? Czyli bardzo ciekawe nawiązanie oczywiście do pierwszej wersji, czyli My Talking Tom. Do gadającego kota. Oczywiście chodzimy do kuchni, krakersy. Co jedzą koty? Koty jedzą masło, liżą masło, piją wodę i jedzą krakersy. Pierwszy raz wiesz, żeby komuś 100% dały krakersy, ale okej. Czas umyć zęby, chodźmy do bathroomu. A w bathroomie oczywiście, bardzo ładna taka różowa łazienka. Poczekaj, bo jesteś za głośno, Teresa, muszę cię ściszyć. Czyli teraz tak, musimy umyć jej zęby. A co robi ta kaczka w tej wannie? Czy może... Nie, ja tylko chciałem, w sensie, żebyś... Mogę cię przenieść? A to jest drapanie, nie możemy przenieść. Okej, czyli mycie zębów to jest nasze zadanie na... Chryste panie, co to jest za drenaż? Musimy jej odsączyć jakieś płyny z płuc? Co? Jak niby? Wyciągamy jej brokuły z zębów! Jeszcze dostajemy za to hajs! Jesteśmy w tej chwili dentystą tej kobiety bez szkoły! Mówię, dentysta to nie lekarz i uważam, że trzeba umieć leczyć zęby. Najpierw dół! Myj ten dół! Myj jej tam! Wszystko już... Okej, wszystko wytarte. A, to monitor mam brudny, czekaj, bo to widziałem jakiegoś krakersa między zębem. To brudny monitor, nieważne, w każdym razie myjemy górę, dostajemy hajs, tyle hajsu powinno wystarczyć, zęby umyte i mamy zgłówki, czyli jej higiena osobista została, jakby powiedzieć, zapełniona, ale brakuje nam tylko i wyłącznie kąpieli. Muszę się zbatować, chcę się pójść do kąpieli. Czy możesz wejść do tej kaczki na tej zasadzie? No, czy ja się muszę schylać po mydło w tym momencie, miejmy nadzieję, że... Okej, czyli gdzieś tam uszy, wymyjmy ją całą, prawdopodobnie już dostałem pieniążki, także już nie ma... Pieniążki, pieniądze, bardzo nie lubię, jak ktoś mówi pieniążki. Czy masz moje pieniążki? Albo ile to będzie pieniążki? I tak dalej. W każdym razie, wszystko wytarte, rympym, pympym, rympcium, pypcium. Proszę bardzo, i teraz bierzemy oczywiście wodę do umycia i 100% świeżości. No, nasz sim jest szczęśliwy. Teraz musimy ją położyć spać. To będzie ciekawe rozwiązanie, dlatego że szybkie i niepotrzebne. I od razu. Czyli, aha, bo kąpiel, to nieważne, że ja gram rano czy wieczorem, to nie ma znaczenia w grze. Musimy wyłączyć światło. Na razie nie jest creepy, jest dobrze. Nazwij swojego kota! Pieska! Oczywiście, jak był pies, to jest i pieska, proszę bardzo. Pierwszy poziom wbity. I analogiczna sytuacja do My Talking Tom. Nawet tak samo wygląda. No mogliście się postarać jakoś bardziej twórcy. Mam jakieś naklejki? My możemy... Witaj w twoim stickerkowym albumie. Tego jeszcze nie było, w sensie stickerkowy album. Na pewno większość z was kojarzy, ale wielu też może nie kojarzyć. Kiedyś były takie segregatory z karteczkami. Je się zbierało i w podstawówce, i w gimnazjum, jak ktoś jeszcze był na tyle odważny, żeby pójść z segregatorem do gimnazjum, wymienić się z kimś karteczkami. Tak, tutaj będziemy mieli... Zbieraj te, żeby dostawać nagrody. Okej, dostałem jakiś królewski sticker. Mogę wkleić te naklejki. A mogę otworzyć. Normalnie opening boxów jak w CS-ie. Otwieramy skrzynkę, przecinamy. Karty z My Talking Angela. O to mi chodziło. To są puzzle, a nie karty. Numerek 15. Numerek 11. Czy my będziemy musieli... Rzadki! Numerek 25. Czyli dostajemy pierwsze rzadki. Jeżeli grałeś w My Talking Angela i tobie też to się zdarzyło, daj mi znać, czy wylosowałeś też rzadką kartę. 24 było, teraz 23. To jest królicze ucho, które komuś odpadło. Miejmy nadzieję, że nie. I znowu 24. Aha, czyli do 24 albumu. Okej, czyli ten mogę wkleić tutaj. Niech będzie, a tu jeszcze mogę, żeby obejrzę reklamę i dostanę tylko raz. To może mnie wciągnąć, ale tylko raz. Szybkie oglądanie, ale teraz tak. Czy to były dwa opakowania z kartami, czy tylko dwie karty? 7 szminki, proszę bardzo. S jak 7, S jak szminka. I tutaj mamy, a czyli dwie karty. Myślałem, że dostanę więcej. 21, dobrze, mamy, przyjąłem. Mogę jeszcze obejrzeć za dwie karty, to już muszę do końca, więc nie ma. Wyłączamy reklamę i kolejne dwie karty. Obstawiam numerek 9 i 17. 12, 24. Nie trafiłem ani jednego. I mam duplikat. I to jeszcze tej rzadkiej karty. To była ta rare? Chwileczkę. I teraz, jakbym chciał coś zrobić z duplikatem, bo mogę oczywiście za diamenty kupić masę tych kart, ale nie wnikam totalnie po co. Sprzedaj za 28 monet. Niech będzie. Jeden duplikat. Sprzedany. Dobrze. Czy ja umieściłem wszystkie karty? Nie. Siódemkę, proszę bardzo. Jest szmina. Dwunastka w tym miejscu, czyli analogicznie. Biorąc karty od razu możemy jej uzupełniać. 21 tu nie ma. Bardzo ciekawe. 23 tu jest. I 24. Myślałem, że połączymy jeden, a 22 jest pewnie mega rzadki. I 25. Będziemy mieli jedną kartę. Jak dobrze! Black, white, four. Okej, czyli możemy wypróbować swój wygląd nowy
To jest... Co? Kiedy tańczy, użyj serduszek. Mogę ją pomalować? Nie, przepraszam, jak Jezus Maria. Maluj gałę, bimbały. O co tu chodzi? Malu, malu, malu. A, to jest do policzków. Jesus, myślałem, że na powieki. No czuję się wyjątkowo męsko grając w tę grę. Na razie oczywiście jest pomalowana. Bardzo, czy możemy jej już ogarnąć jakieś stroje? Za darmo, ale od czwartego poziomu. Czyli stojów na razie nie mamy. Wychodzimy stąd kompletnie. No, ze stickerów też wychodzimy. Nie interesują mnie dostęp do mikrofonu, żeby mnie usłyszeć. Kolejna cwaniara, która chce to zrobić. Albo patrzysz, jak śpię. będzie źle, bardzo niedobrze. A tu mogę zrobić zdjęcie dodatkowo. Będzie źle, bardzo niedobrze. A tu mogę zrobić zdjęcie dodatkowo. O co chodzi z tym zdjęciem? Dawaj! Z filterkiem możesz sieknąć. Wróć po te filtry jutro. Okej. Bęk! Zapisz zdjęcie. I czy ja wbiłem jakiś poziom? Czy ja wysyłam właśnie 3 maile? O co tutaj chodzi? Jeszcze... Wyślecie mi to do skrzynki pocztowej? O co tu chodzi? Odblokowałem nowy róż na policzki. Wybitnie! O to mi chodziło! Tylko mogę go odblokować za 14... O to mi chodziło! Mogę... Odblokować za 14 godzin, prawda? Nie zrozumiałe kompletnie. Żadnych reklam, daj mi spokój. Dobrze, kolejny filterek. No i tęczowy fi... A, tu muszę obejrzeć reklamę. Spikselowany nie bardzo. Ten jest taki... creepy. Niby pozowanie, wbijam trochę levela tam. Trochę zdjęć muszę zrobić, zapisujemy. Coś za to oczywiście dostanę, za tą kopertę. A, tu koperta jak zrobię... Okej, to jeszcze... A, tu muszę wrócić po to i w ramce też muszę wrócić. I takie jeszcze sobie pyknijmy, żeby troszeczkę podbić tego poziomu. Zapiszemy oczywiście zdjęcia, niech będą wszystkie, mam zapisane gdzieś w albumie. O, wiadomość powitalna, dzień dobry. To twoje wiadomości, masz to. Nie masz... Masz to i nie masz wiadomości, od ręki. My tu mamy taniec. Taniec. Będziemy musieli puścić muzykę, mam nadzieję... Co? Obrót! W dół! Proszę bardzo, cóż za kocie ruchy, można by rzec, w drugą stronę. Okej, delikatny pośladeczek poruszony i to jest koniec tego tańca. Zrobiłem wszystkie ruchy, dobrze. Zbierz wszystkie emoji, żeby dostać make-up superstara. Czy ja naprawdę gram w grę dla kobiet? My Talking Angela, popularną teraz... O, czyli muszę... Specjalne ruchy zostaną odblokowane jutro. Użyj gwiazdki, żeby tańczyć. Co? A, mogę sobie wybrać taniec cheerleaderki. Party pumpy! Don't you know pumper up się w tym zawrze? Raczej nie, Denzel już jest za stary. Mamy catwalk, czyli moonwalk oczywiście. Można się poruszać. Step and twist. Step and twist jest ciekawy i prawdopodobnie... Mogę go sobie zostawić, nie? Czyli ona zbiera emoji... One, ten taniec daje mi te emoji. Ja jeszcze nie znam fizyki gry, więc to może być dla mnie minimalnie niezrozumiałe. Ale dobra, możemy iść na jakiś exercise? Nie możemy. Co, czyli tu nie ma gier? Czy ona tylko tańczy? A mogę iść do sklepu? Co nowego? Co w sklepie mamy ciekawego? Gówno, nic specjalnego. Level dalej drugi, spokój. Ja sobie wbiję ten poziom, nie ma żadnego problemu. Coś przyleciało do nas, nowy sticker do albumu. O to chodzi, zawsze czekałem na nowe stickery do albumu, a właściwie opakowanie. Karty, chwileczkę, co? 9 dni, dawaj mi tu. Gdzie jest? To ten? Odblokowałem? I jeszcze mam jakieś karty. Mogę dostać 3 za obejrzenie reklamy. Ostatni raz przysięgam. Mamy 3 karty. Żeby nie było, oczywiście reklama obejrzana po to, żeby znaleźć 3 karty. I w tych 3 kartach mamy fryzurę z numeru 5, epicką. Tą mamy pewnie zwykłą, common. Nawet nie jest napisane, 4 i będzie rare jeszcze. Nieważne. Jedynka, czwóreczka, proszę bardzo, i piąteczka, rar! Wychodzę, nie chcę, nie chcę, absolutnie zero stickerów za 9 dni, w 9 dni muszę to skompletować. Jakiś prezent bym dostał za obejrzenie reklamy, ale nie chcę. No i co? Raz, dwa, trzy, echo, echo, ja chcę dzisiaj wypić mleko. Raz, dwa, trzy, echo, echo, ja chcę dzisiaj wypić mleko. Mleko ci daje ile? Mało, pić mleka. A co to jest za eliksir? Wywar wielosokowy z gumistolce spędzi jagód. Trzeci poziom za picie napoi. Czy to jest, czy tak powinna wyglądać gra? Nie wiem. Warkoczyki. Te są zajebiste pastelowe twisty. Ale czekaj. Najpierw zbierzemy na warkocze. Jesteś już pojedzona, więc teraz co? Tylko mycie zębów. Znowu po jedzeniu. Odsysanie odkurzaczem dla kardiochirurgów. A właśnie... I to tyle? A, i myju, myju. Myju, myju, szoru, szoru, kompu, kompu. Dawaj monety. Dawaj monety. Monety są, wszystko zrobione. Jeszcze kąpiel? Popatrz. I karty. Chcę te karty. Okej, okay, przecinamy. Kolejną mogę dostać oczywiście za godzinę, ale najpierw karty. Numer 9, czyli Mojito Mojito bezalkoholowe gdzieś tam przy... Jedną kartę dostałem. Wstyd! My Talking Angela, to jest wstyd, żeby dawać mi tylko po jednej karcie. Tu możemy się 16 liści jej wypłacić i poobijać po stopach i po kolanach. Nie wiem, czemu wprowadzili to w ogóle do tej gry, to jest bardzo dziwne. Jaki piękny makijaż, mam tę moc! Mogę ją załączyć na 14 godzin. I jej został!
Rób więcej zdjęć. Oczywiście, że tak, trzeba wbijać level. Odblokowałem szminki. Jesus. Szmaruj to! Szmaruj tę szminę! Gdzie jest twój Makeup? To mogę za reklamę sobie aktywować. To mam. Więc aktywujmy. Okej, okay, niebieskie oczy. A wyłącza. A mam jakieś inne? Zielone, a czerwone są. Jak zbiorę 32 stickera! To jest oszustwo, jak mam go zdobyć? A włosy miałem jeszcze. Mogłem sobie kupić warkoczyki chyba? Za 750? Ale te mogę sobie dziadnąć bez problemu. Trochę dziwny ten nasz. W sensie możemy je pomalować. Na fioletowo. Niech tak zostanie. Czy ty jesteś zmęczona, czy to... Czy my naprawdę już zrobiliśmy reklamę. Nie pierdź się do foremek, to nie jest dobry moment. Ja gram w My Talking Angela i ona nie potrzebuje toalet. Odblokowałem wszystkie emoji, co teraz? Czy wbiję kolejny poziom? Przecież to jest Party Rock is in the house tonight. Mogę zbierać te emoji. Czy one mi coś dają? No zebrałem dużo tych emotek. Nic nie dają. Nic nie mogę zdobyć przez to, to jest useless. Tam uderzałem w świnia, a w My Talking Angela uderzam w to. I dostałem diament. No niech mnie gra nie rozpieszcza. Bardzo dziękuję. Tragedia. A w te gry... I też możemy wejść w... Ja jeszcze w gry tu nie grałem. Jakie trudne! Bang, 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 bang. No czyżbym ja... Czyżby mi się udało rozwiązać wszystkie w jak największym czasie? Aha, na moście. Dobra. Bang, 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 bang i bang. Na razie łatwizna easy peasy. Trzeba szukać najszybszej drogi. Czy każdy już w to grał, czy tylko ja jestem pierwszą osobą i oni dopiero testują poziomy trudności? Bo to nie jest jakby najtrudniejsze. Lecę sobie z tematem i to na luzie, dlatego mówię, że to nie jest trudne, bo już wiele razy w takie gry grałem. Okej. Okay. To było też pro... Tu już po... Aha, podchwytliwe, okej. Okay. O, właśnie w ten sposób. Oczywiście, że tak. I dobrze! Aha, bo ja tu mam czas na zrobienie tego, czyli czas mi upływa. No z czym to się nie... A, bo to nie ten kolor. Dobra, jakbym wiedział, to bym... To bym wiedział, a tak to widzisz. O nie! No najtrudniejszy labirynt... O, czekaj, bo mi odsko... DUR! Odskoczyło mi! Nie chcę kontynuować. Dawaj hajs. 30 hajsu za tę grę. Mogę skrzynki upuszczać z wysokości. Fajne. To mi się podoba. To już wymaga odrobinę więcej skupienia. I możesz to wypuszczać na środek, ale na przykład jak odwalisz kaszanę i pójdzie to... Nie w tę stronę! Ile hajsu? Obstawiam dwa złote monety. Wygrałem! Jasnowidz Karol, My Talking Karol. Karol się właśnie na mnie obraził. Nie wbijecie 10 tysięcy łapek, więcej do mnie nie wróć. Także miłego dnia, likę i subikę wpadajcie na kanał. Dzięki za dziś, Karol. I wam dziękuję za oglądanie. Oto mistrzowski łokieć. A odcinki codziennie o 10. Pa, 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 pa.